Siemanko, z tej strony SnykersXPompa i witam Was w kolejnym odcinku z Farming Simulator 2017. W dzisiejszym odcinku sobie zrobimy żniwa. W poprzednim była kiszonka i jak wiecie, tej kiszonki było naprawdę sporo. I sobie niestety musiałem zakupić nową przyczepę, także to jest nowy nabytek na naszej farmie. Oto ta przyczepa, ale jej strasznie nie polecam. Wybrałem ją tylko dlatego, że jest na kiszonkę, dosyć pojemna mi się wydawała. Taka fajna mi się wydawała, jest skinka, myślę, super. Tam można wszystkie uprawy w nią dać, ale nie polecam jej. Tak się jakoś z nią źle jeździ. Jakoś, no, dziwna jest. No i wam jeszcze pokażę. Kiszonkę sobie już przykryłem. O, tutaj jak widzicie, przykryta fermentacja. O, 50% już. Aha, bo przyspieszałem czas, żeby mi soja dorosła. Może w tym momencie wam pokażę, jak to ubijałem, bo to nie ja ubiłem tylko z modem Follow Me. To albo teraz wam się ukaże, albo wrzucę to taki krótki filmik. A my sobie teraz lecimy do kombajnu już. O, tak się fajnie leci na tym przyspieszeniu, także no. Chyba to by było tyle z nowych nabytków. Oczywiście tego zetorka sobie pojedziemy sprzedać, nie wiem czy teraz, czy ten. A jeszcze pierw bym sobie puścił ciągnik, żeby mi pole zaorał. Puszczę sobie pracownika, bo tak jak mówiłem, jednym pracownikiem się tam będę wspomagał. Także myślę, że sobie go mogę puścić, żeby sobie już tam orał. Także no, troszkę tutaj na początku zajmiemy się inaczej, żeby puścić tu pracownika. Puszczę na największe, chociaż orałem to, ale dobra, niech sobie ora tutaj. W kolejnym odcinku my sobie jakąś oreczkę, myślę, walniemy. A nie, bo jeszcze buraki mam. Serki. Coś mnie za każdym razem, jak zaczynam nagrywanie, to mi się ziewać chce. Okej, okay, dobra. A my teraz lecimy... Oj, niepotrzebnie przyspieszałem. My lecimy do kombajnu. I lecimy na pole. Polecimy sobie tutaj. Chyba 19, o ile się nie mylę. Jest tam obsiana. Chyba tak, 19, no. Tutaj mamy malutkie pole soi. Zaczniemy sobie tam od dołu. Bo tam sobie odepnę ten wózek cały, żeby tam miał blisko od razu do tamtych pól. To się tam rozepniemy. Też ja sobie tam gram na innym serwie poza tym, poza odcinkami i soi, powiem wam, nagromadziłem od cholery. Czekam, aż będzie zapotrzebowanie. Mam 200 ton soi, bo, no nie całe, bo postawiłem ten mały silos dodatkowy, więc 150 mam w silosach. Jeszcze na przyczepie mam, oj, dobra, czekajcie, ja sobie tak troszkę nierealnie go poprawię, o. I w silosach mam 150 i na przyczepach mam chyba 42 tony, no to prawie 150, prawie 200 ton. Soi, czekam na zapotrzebowanie. Jest tam prawie po 2000, ale jak będzie zapotrzebowanie, to naprawdę będzie hajsu z tego. A potrzebuję tam hajs, bo mam modyfikację na większy kredyt. I sobie wziąłem tam ponad 1 000 000 kredytu i postawiłem wiatrak. Chciałem zobaczyć, jak to się sprawdzi, czy będzie się zwracać ten wiatrak, czy jednak odsetki bankowe mnie zjedzą. No i miałem jeszcze wcześniej tam chyba 4 szklarnie przy świniach. No i wychodzę na plus dobowo. Tylko oczywiście muszę tą wodę i obornik dawać, ale wychodzę na plus. A już mi zostało chyba 700 tysięcy tam kredytu, także już wyjdę z tego i jednak dobrą inwestycją był ten wiatrak. Co prawda, no, za ten 1 000 000 maszyny bym sobie mógł jakieś pokupić albo pole, ale myślę, a spróbuję tak, bo to jest inwestycja już na przyszłość, można powiedzieć. Dobra, my sobie tak troszkę z kamerki wewnątrz. Jednak żniwa to są żniwa. Najlepsze żniwa zawsze to są. Czy w realu, czy ten najlepszy okres to są żniwa. Z tych 3 pól powinien mieć gdzieś 30 ton soi, chociaż. Nie wiem, jak były nawiezione. A czekajcie, jaka jest teksturka? Nie widać tekstury pod nimi, o kurde.
Super, ta teksturka czasami znika, powiem wam. A sobie zobaczę, bo tu czekałem, aż mi urośnie. Zróbmy sobie nawiezienie, jest. A wymaga orki gdzieś? A no wiadomo, tu przy brzegach, tu ten. Przy brzegach gdzieś tam. A nie jest tak źle! Powinno sypać, tylko kurde, czemu tej tekstury nie ma? Podobno po zasiewie w tej przedostatniej fazie trzeba nawozem przelecieć i wtedy ta jest widoczne, że niby nawieziona. Tak coś widziałem u innych. Ja się tu napiję, czekajcie. Powiem wam, dobra herbatka, taka cieplutka. Piję sobie owocową. Jakiś tam nowy smak chyba. Jakie to było? Malina, cytryna? Coś takiego, malinowo-cytrynowa. I naprawdę dobry. Czuć się jakby cytryna była w herbacie, chociaż nie ma. Także no, fajny smak herbatki. O, tam mamy kukurydzę. O kurde, kukurydzę, czekajcie. Mi potrzebna kukurydza do świń. Ile to pole by kosztowało? Aj, to przyspieszenie. 73 tysiące. A ile mam świń? Świń chyba za dużo nie mam. 14. O kurczę, mało. Nie ma co za bardzo sprzedać. Chociaż będą plony, ale też tą fadromę muszę sobie kupić. Wykonałem też sporo misji. I tam troszkę kasy miałem, spłaciłem troszkę kredyt. Ale mógłbym kupić tam to pole, bo tam jest kukurydza. I sobie ten skosić. A tutaj też dodałem tego moda i bym sobie wziął większy kredyt na przykład na Fadromę. Mogłoby to tak być. Na Fadromę, no i na taśmociągi, bo myślę taśmociągi postawić, a Fadromą dowozić. I chyba tak zrobię, chyba wezmę ten kredyt przekraczający grę, czyli te 200 tysięcy. Jednak w sumie mamy duże gospodarstwo i na pewno na takie gospodarstwo by nam dali większy kredyt niż 200 tysięcy. Jednak te maszyny, wszystko trochę warte jest. Więc no wiecie, no daliby nam większy kredyt niż 200. Tak do czystu zaciągnę. Nie chcę za dużo też, jednak te odsetki z banku są no ogromne trochę. Nie aż jakieś ten, że się nie da ich spłacić, ale są duże. Ale czekajcie, bo na polu 11 mamy te buraki. Można je sprzedać. Też będzie trochę hajsu, ale nie za dużo. Kurde, też chciałem wypożyczyć kombaj do buraków, ten duży Holmer. Nie wiem, czy to się zwróci. No 40 tysięcy chyba on kosztuje, żeby wypożyczyć. To jest naprawdę spora kasa. Ale fajnie by to wyglądało, abym z Holmerka sobie nagrał odcinek, bo prędko na pewno nie kupię Holmera. No i nie wiem, kurde, czy wypożyczyć? Chyba wypożyczę Holmera na tę akcję buraki. No cóż, najwyżej będę cisnął w misję. To też takie, kurde, no cały czas te misje robić, no to jest taka niby darmowa kasa, o nie? No nie wiem, kurde. Ale chyba w tę misję tam pocisnę najwyżej. Żeby jednak tej kasy trochę zdobyć. A tym kombajnem, no fajnie mi się kosi. Kamerka w środku, widoczność zarąbista. Troszkę ten komputerek tam zasłania, ale to nie jest wielka ilość do zasłaniania. Kukurydzę nie kosiłem, tylko słonecznik nim. Też z headerem do kukurydzy też fajnie wszystko widać. Lustereczka dobrze ustawione, no chyba najlepszy kombaj w farmingu to jest. Znaczy ja mam takie odczucie, że mi się najbardziej podoba ten kombaj. Nie wiem jak tam wam, na pewno każdy ma inne odczucie. Mi się bynajmniej ten najbardziej podoba. Też nie wiem czy wam się chwaliłem czy nie, w CS-ie mam Gold 2. A ten odcinek dopiero zobaczycie, ohoho. Za jakiś czas dopiero, bo ja tam mam już jeden nagrany. A nie wrzucam codziennie, tylko tak co drugi. Lepiej, żeby był zawsze co drugi dzień.
niż jakbym miał wrzucić 3 dni pod rząd, a później tydzień by nie było odcinka albo coś. Więc ja wrzucam sobie co drugi dzień odcinek. Najwyżej jakbym miał dużo nagrane, no to wiecie, tam się wrzuci codziennie tam najwyżej. Tak to staram się co drugi dzień rzucać jakiś odcinek na mój kanał. Więc tego za jakiś czas dopiero zobaczycie. No ale w CS-ie mam Gold 2, wbiłem. Ciężko było. Ale jest. Cieszę się z tego powodu. Dobra, my sobie tu przelecimy przez drogę. Ale po tym Gold 2 jak wbiłem, grałem sobie tam z kolegami i no. No, troszkę my przegrali, ale jeszcze jest. Dzisiaj przed odcinkiem grałem sobie znowu w meczyk. Wygrana akurat tym razem była, więc już się cieszę, bo choćbym teraz znowu przegrał mecz, to nie spadnę z rangi, bo teraz była wygrana. Także tego. Dobra, my się tu przetniemy. Tak sobie może pojadę, będę patrzył, że tak mniej więcej równo jechać, o nie? Przetniemy się tu tak na wprost i sobie pierw ten krzywy pasek zrobimy to po prawej, to do skosa. Miałem zamiar początkowo na polu tutaj koło owiec na 11 siać trawę, ale sobie przemyślałem to wszystko. Myślę, na początek mi tyle trawy nie potrzeba, to jest pierwsze. A po drugie, tam jest dosyć kawałek pola prostego. A na przykład to 23 pole. Jest takie średnie pod wielkość. I jest do winkla tutaj, jak widzicie. I tutaj nieraz puszczę pracownika i mi nie chce za bardzo pracować. I sobie pomyślałem, że zasieję sobie w tym roku tu trawę. Chociaż nie wiem, czy jeszcze dają na owce. Ale będę miał, bo jak kupię... Choćbym kupił ładowarkę, to ona mi się spłaci z kieszonki, więc znowu będę miał kasę w sumie. Więc jak kupię owce w tym roku, kupię chyba, no to sieję w tym roku tutaj raczej trawę na tym polu. I tyle spokojnie mi wystarczy, choćbym miał 100 owiec, to te owce tak dużo nie jedzą. Jeszcze jakbym miał z 20 krów, to bym je wykarmił z tego, założę się. Więc na początek sobie obsieję to pole trawą, a na 11 w tym roku po burakach zasiejemy kukurydzę. Bo tam jest blisko biogazownia. Więc no, tam bym zasiał kukurydzę. Połowę, aby poszła gdzieś na ziarno. Bo wiadomo, do tych świń trzeba dużo kukurydzy. Ja też planuję kupować paszę gotową, ale za każdym razem przed uzupełnieniem paszą kukurydzę im wsypywać. Bo kukurydzy naprawdę idzie dużo. A kukurydza nie jest droga aż tak. A tak to jakbym kupował paszę, to wszystko idzie w tą kukurydzę, a inne składniki mi się nie uzupełniają. Więc myślę sobie kukurydzę ino im dawać, a resztę paszę gotową. Też tych świnek długo nie będę miał, bo w sumie tutaj na tym zapisie, co ich tam mam, bo ja sobie tu już tam dużo razy grałem, też grałem tam z kuzynem i bratem i cały czas ino te świnie wszędzie. Już mi się troszkę przynudziły. No ale troje potrzymamy, później owce, a jak się już trochę wybijemy, to będą krowy. Dobra, my sobie zgasimy. Jak tam worka idzie, dobrze. W sumie możemy sobie MF-kiem podjechać, dawno nim nie jeździłem. Także, a w sumie możemy nawet odpiąć tura. Po co z turem? O, trzeba dobrze go odpiąć, bo on się lubi. O, tak, 2 na 10 odpięty. Założymy sobie obciążnik. To jest taki najlżejszy, 650, spokojnie. Sam raz do tego. Kolorek 2 na 10 pasuje, dobra. Te przyczepki sobie zapniemy, bo jednak tamta przyczepka to tylko samej da radę, a i tak ma ciężko. Nie wiem, czy tu mam tempomat na 5. Aha, bo kiszonkę tam na końcu rozgarniałem. Rozgarnia. Znaczy nie rozgarnia, tylko to, co się rozsypało z silosu, to żebym podgarniał turem. Okej, dobra. To tych przyczepek spokojnie taki MF-ek starcza. I z racji tego, że mam tego MF-ka taki mały ciągnik, no to tamtego Zatorka Major mogę sprzedać. I nawet nie wiem, czy sobie jeszcze na koniec odcinka nie sprzedamy tamtego Zatorka.
Dobra, my sobie tutaj staniemy na poboczu, bo jednak troszkę ten zestaw będzie ważył, więc no nie będę wjeżdżał na pole, bo jednak mógłbym później nie wyjechać. Bo aż takie letkie to nie jest. Dobra. Nie wiem, czy tam jak z tym dźwiękiem zaś. Oj, kurde. Dobra. Już mam modyfikację, że trzymam rurę nad przyczepą, a się nie sypie. Dopiero muszę R kliknąć, czyli o, teraz sobie klikam R-kę i się sypie. Nasypiemy mu tu naprzód, żeby go dociążyć. Ciekawe, czy się coś... No, troszkę się przyczepa tak zaczyna obniżać przodem. Okej, tutaj nasypiemy, dojebiemy tej soi. Czyli mamy tutaj już 8 chyba ton? Chyba tak, chyba 8. Chociaż... A zobaczę, bo nie kojarzę, ile on mieści. A, no 8. Tam było 90% chyba. Okej, a, sorki, jeszcze koguty. Wyłączymy. Było jednak akumulator. Może padnąć, bo takie koguty to ciągną, wiecie. Ciągną prunda. No i dobra. My sobie już tutaj odpalimy, niech się rozpędzi ta cała mucarka. No i myślę, że skosimy ten winkielek i pojedziemy jeszcze zatorka sprzedać na sklep na koniec. I prawie, myślę, że tam, bo tam kredyta trochę spłaciłem za tę misję. Myślę, że jak tego zatora sprzedamy, to wystarczy mi na Fadromę i na wypożyczenie sprzętu do buraków, ale ten tańszy. Bo na Holmera chyba braknie. Będę musiał wtedy przekroczyć 200 tysięcy kredytu. A też nie będę przyspieszał czasu, bo jednak no, utrzymanie tych maszyn trochę kosztuje. Nie powiem. Myślę, żeby zarobić 100 tysięcy i chociaż panel sobie postawić, to prawie panel będzie na utrzymanie tak maszyn. Chociaż nie do końca. Ja mam tam to pole 11. Mógłbym zrobić, piszcie w komentarzu, bo mógłbym zrobić tak, jak tam sobie zrobiłem, wziąć jednak ten milion kredytu i postawić wiatrak. Co o tym sądzicie? Napiszcie mi w komentarzach. Bo to jest dobra opcja, bo to się później wróci z czasem. Ale znowu, później by się przez długi czas nic nie działo, no bo jednak milion kredytu, zanim bym spłacił. To jest trochę. Więc no nie wiem, ja sobie tu troszkę podgłośnię. Jak ja podgłaśniam, to wam się też podgłaśnia automatycznie, więc to mi się właśnie nie podoba. Bo mam to słuchawki, że mi w mikserze tam podgłaśnia, a nie w słuchawki. A tak to polecam te słuchaweczki. Nie mam nic im do zarzucenia, tylko właśnie to, że... A to tylko dlatego, że one są na USB i chyba mają tu jakąś kartę dźwiękową własną, czy coś, coś, nie, na... już nie wiem, o co tam to chodziło. Ale w CS-a się dużo lepiej gra, dlatego tego Golda 2 wbiłem. I mam nadzieję, że będę dalej szedł w górę. Jednak całkowicie inna gra niż na głośnikach. Ale sami pewnie wiecie dobrze, jaka jest gra na głośnikach, a na słuchawkach. Też miałem dzisiaj iść wcześniej spać, bo kurde, nie mogę się wyspać. Jednak rano muszę wstawać, no bo... Do stajni ktoś musi iść, same się zwierzęta nie odpasą. Myślę, że tak, prawie nagram ten odcinek, dam sobie do renderowania i raczej pójdę już spać. Dzisiaj tak wcześniej, właśnie tak jak mówię. Myślę, że tak koło 10 powinienem usnąć. O, nieraz z tym spaniem to też nie jest za kolorowo, bo niby idę spać, a zanim usnę to nie, ja się kładę o 10, 11, a usypiam o 3 w nocy, no to kurde, no telewizor oglądam i nie mogę usnąć. Ale też ostatnio sobie nie oglądam telewizora, tylko właśnie na telefonie sobie odpalam live'a Meduski, pewnie znacie Meduzę. Odpalam sobie live'a Meduzy, bo on robi tam do północy. No i sobie słucham i nawet mi się dobrze usypia przy jego live'ach. A też tam
czasami coś śmiesznego powie. Telefony bardzo mnie ciekawią u niego, jak dzwoni. Telefony o magle. Ogólnie fajnie mi się go ogląda. Teraz też robi live'a, on robi codziennie chyba. Bynajmniej z tego co ja wiem, bo codziennie oglądam go. Też będzie tam z niego 12-godzinnego live'a robił. No, coś takiego i będzie tam giveaway, robił jakieś kosy, rozdawał. Bo prawie ma już 200 tysięcy subów, kurde. Ja ten chciał mieć, nie wiem, z 5 tysięcy chociaż. Ale myślę, że kiedyś to osiągniemy. Ja bym nie przestał tam nagrywać na te 2 miesiące, co rzeczywiście dużo miałem przerwę, to myślę, że moglibyśmy mieć już 1,5 tysiąca nawet subów. A tak to no wiecie, no. Jest prawie ten 1000 subskrypcji, ale połowa z tego to są puste subskrypcje, jak patrzę na wyświetlenia. Teraz tak jakby od nowa buduję kanał, można powiedzieć, bo małe wyświetlenia są strasznie. Ale myślę, że kiedyś też będziemy mieli tam ileś tysięcy subów. Pomalutku, bez pośpiechu. Komu się gdzie śpieszy, ja młody to. Jeszcze zdążę wbić 100 subów, myślę. Tak myślę. Dobra, przejedziemy sobie tam do końca i pojedziemy tego Zatorka sprzedać. Żeby jeszcze tak na koniec coś dla odmiany. Nie będziemy cały czas kosić. Dobra, się napiję. Bo wiecie, herbatka stygnie. A ja już krzywo pojechałem. Taki omijak trochę został. Ale już trudno. Przecież to nie jest na pokaz, tylko żeby skosić. I żeby się hajsy zgadzały. Dobra. Niech sobie wszystko wyleci. Gasimy koguty. Pach. Same już tam kończy. Okej, bierzemy tego zatorka. Lecimy na sklep, ile on jedzie? 33 na godzinę, no o Boziu. Dobra, no niepotrzebny mi, no, byłby nawet do nawozów, ale to mam tamtego MF-a. Nie wiem, do czego by on by mi mógł służyć. Także sobie go sprzedamy. Ale nie narzekam na niego, bo do nawozów, do oprysków, podnośnik ma z przodu, więc obciążnik mu się do... Można dowalić i jednak waży wtedy ten przód, można mu założyć coś masywnego na tył. Ale jak widzicie, ja go prawie nie używałem. Kupiłem go, bo myślałem, że do owiec albo coś. Etura się nie da założyć. Nie, wtedy do świń. O owcach jeszcze nie myślałem. Etura mu nie można założyć. To do samej beczki na wodę to mi się nie opłaca. Bo ja sobie mogę o, 33 na godzinę, a ja sobie mogę to masę zrobić, co jedzie 53 na godzinę. 20 na szybciej. Więc beczkę sobie mogę zawsze mieć na farmie. I tak na przykład od owiec bym musiał przez farmę jechać, bo tam koło Gold Pacific Grind, tam się dobrze wodę nabiera za darmo. Więc i tak przez farmę, także wiecie. Niepotrzebny mi on. A też myślę beczkę do gnojówki zakupić, tak że beczki już by nie uciągnął. Także sobie go tutaj, a wjedziemy na lewy pas, poblokujemy go. A czemu by nie? Czekaj, ile za niego hajsu dostanę, już nie pamiętam za ile go kupiłem. A i co? Co koleś? Musi zwolnić. Nie ma. Kurde, światełka ma dobre, nawet dwa koguty. O, migacza nawet widać, nie wiem czy to widać. Tu po lewo na kabinie. Tak. Szkoda, że chociaż jakby zrobili tam tapicerkę podświetlaną. Chociaż to jakby zrobili. Już by było fajnie, kurde. O jednak w nocy jakby tam się świeciło, chociaż licznik, żeby był podświetlany albo coś, jakby się coś świeciło, no fajnie by to było, wyglądało. A tak to tak dupa trochę. Dobra. Sobie go sprzedamy. Zgasimy go i okej.
Co tu w ogóle są do ustawienia? O, i no kolor mogę felg zmienić. Także no nic nowego. 52 tysiące, o luju. A ile on kosztuje nowy? 59. To tylko 8 tysięcy straciłem na nim. O! Kurde, już by o. Zamiast niego mógłby na przykład tego stajerka. Koparka. 114 konia. A ten ile ma? 75. Ale myślę, że tak, mam same ja. Tej Waltry nie chcę, bo już naprawdę wszyscy, kogo bym nie oglądał na YouTube z farminga, ja nawet mam na innych zapisach, wszyscy mają tą Waltrę. Więc Waltrę sobie odpuszczę. Tego Fenda też, no mam MFA o tej samej mocy. I albo tak, tego Fenda kupię. Albo tego MFA, ale ten już jest potężny. Ten ma tyle, co ten prawie po chipie, bo ten ma 220 chyba po chipie, a ten ma chyba aż 300, a nie 280. Także prawdopodobnie na tego Waltry. Ta Waltra mi się zbytnio nie podoba. Jak już, o, tu lecimy po grubej cenie. Ten, tego Deutsche sobie kupił. Ten to jest z tych nowych Deutschów, no naprawdę ten mi się, Deutsche mi się nie podobają, ale ten mi się podoba. I tu już mamy tego Fendvario 900. I tutaj mam z modów. Mogę też tego kupić, bo patrzcie. Ma 209 konia. Tylko widzicie, to nic nie kosztuje. O, ustawienia kół kosztują wąskie. Podwójne z tyłu. Także tego. Albo, ale nie, John Deere'ka nie. Dobra. Się rozgadałem, mamy 27 minutek, także w tym odcinku to było na tyle. Komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie na więcej. Jeżeli filmik się spodobał, nie zapomnijcie dać łapki w górę. Zachęcam też do subskrypcji tego kanału. Może w tym roku wbijemy jeszcze ten 1000 subskrypcji. Niedużo brakuje. Jak się postaramy, będziemy mieli ten 1000 subskrypcji. Może jakiś specjal wleci albo coś, jakieś skiny może rozdam do CS-a, nie wiem. Zobaczy się, ale zachęcam do subskrypcji, bo to mega motywuje. Będę wiedział, że robić tego więcej. Także co, trzymajcie się, cześć, do zobaczenia, elo.